Jak wielu z was ma dobry czas tutaj na tej konferencji? Powiem wam szczerze, że wiele razy słyszałem o niesamowitych rzeczach, które dokonują się na follow-upie w Legnicy. Nie żartuję. My jesteśmy w ogóle z drugiej części Polski, ale tam też mówią o follow-upie w Legnicy. Ja pamiętam, rozmawiałem z ludźmi, z pewną rodziną u nich w domu, nie tutaj, nie w tym regionie, i oni do mnie mówią: wiesz, w Legnicy robią taki follow-up. Ja mówię: słuchaj, ja słyszę i słyszę o tym follow-upie. Co tam się dzieje? Mówię: jednego dnia no muszę pojechać, kupić bilet i posłuchać, jakie rzeczy się tam dzieją. I pewnego dnia spotykam mojego brata Rajniego. I on mówi o Legnicy, że jest zorganizowany follow-up. Mówię: ten sam follow-up? Chcę wam powiedzieć, dla mnie to jest cud i ogromny przywilej, i chcę powiedzieć dziękuję, że mogę tutaj być. Dlatego, że tu się dzieje naprawdę, wiecie dlaczego? Dlatego, że jest głód. Dlatego, że jest głód. Dziękuję bardzo. Chciałbym dzisiaj powiedzieć coś o ogniu. Jak zrobić, aby ogień płonął? Co zrobić, aby ogień płonął? Po co ten ogień ma płonąć? W jaki sposób? Kiedy? Jaki jest tego cel? Sens? Po co to wszystko? Kto jest zainteresowany dowiedzieć się, jak zrobić, aby ogień w twoim życiu płonął? Bo powiem wam, że chrześcijaństwo to nie nostalgia. Chrześcijaństwo to nie układ religijny. Tu nie ma miejsca na zamułę, powiem wprost. Chrześcijaństwo ma pewne standardy. Wiesz, drużyny piłkarskie mają swoje standardy. Różne stanowiska pracy mają swoje standardy. Ale jest taki pewien kierunek w życiu, który nazywa się chrześcijaństwo. I ten kierunek, i ten nurt życia ma swoje standardy. Standardy, w których płoniesz, w którym nie przegrywasz, w którym nie remisujesz. W piłce, jak grasz, masz trzy opcje. Przegrywasz, remisujesz i wygrywasz. Ja mam tylko jedną opcję. Skazany na porażkę. Nie, na zwycięstwo! Nie śpicie? Jakby było amen po tej pierwszej części, to niedobrze. Tak jest. Wow, dużo rzeczy, mało czasu, ale Duch Święty jest tutaj. Wiecie, co mi się podoba w Duchu Świętym? Że może być jedno przesłanie, które będzie odebrane na 100 sposobów, dlatego że Duch Święty zna nasze serca i wie, jaki sposób do nas podejść, aby powiedzieć nam to, co potrzebujemy na dzisiejszy dzień. Ja bardzo lubię ten fragment. Dobre słowo wypowiadane we właściwym czasie, jak złote jabłko podane na srebrzystych czaszach. Niech obcokrajowcy powtórzą. Dobre słowo jest jak złote jabłko podane na srebrzystych czaszach. Wiecie, wszystko sprowadza się, wszystko sprowadza się do momentu, kiedy Jezus umiera na krzyżu i kiedy zasłona jest rozdarta. Jeżeli nie zrozumiemy dobrze, co wydarzyło się na krzyżu, nie jesteśmy w stanie chodzić w ogniu, nie jesteśmy w stanie chodzić jako zwycięzcy, nie jesteśmy w stanie mieć autorytetu nad chorobami, nie jesteśmy w stanie mieć autorytetu i władzy nad swoim życiem, a także nad wrogiem, nad diabłem. Bez tego zrozumienia, co wydarzyło się na krzyżu, bez tego wyjaśnienia elementu zasłony rozdartej, jeżeli tego nie zrozumiemy, nie tu, ale tu, przez Ducha Świętego, jeżeli tego nie zrozumiemy, nie jesteśmy w stanie pójść dalej. I chciałbym odpowiedzieć dzisiaj na kilka pytań. Jedno z nich to jest takie, które nurtuje mnie i wielu innych ludzi i które jest dobrze, jeżeli jest postawione każdego dnia z rana, po tym jak wstaję z łóżka. Co zrobić, aby obecność Ducha Świętego i obecność Boża była w moim życiu? Co zrobić, abym słyszał Jego głos, abym nie czuł się, jakbym prowadził monologi z niebem? Co zrobić, aby mieć kontakt z niebem i słyszeć odpowiedzi? Co zrobić, żeby ten ogień, o którym ludzie opowiadają, płonął w moim życiu? Dlatego ja nie wiem jak wy, ale ja nie jestem zainteresowany ciągłym klaskaniem na świadectwa z Afryki, ze Stanów, z innych części świata. Mnie to nie kręci. Dlatego, że jeżeli to mnie by kręciło, to zrobiłbym z tego taki element rekreacji w moim życiu, gdzie raz na tydzień, w niedzielę na przykład, spojrzałbym sobie na laptopa, odpaliłbym jakieś świadectwa, pobiłbym brawo dla tych ludzi i to by było wszystko. Ale mnie to nie kręci.
Ja chcę być tego częścią i chcę mieć to, o czym mówi Biblia. Ja chcę widzieć te rzeczy, które są opisane w Dziejach Apostolskich. Ja chcę widzieć ten ogień z nieba. Ja chcę widzieć tą żarówę na twarzy, co miał Mojżesz. Ja chcę widzieć to pośród nas. Mnie nie kręci opowiadanie ciągłych świadectw. Mnie nie kręcą z Ameryki głosiciele, którzy mi pomagają, wspierają, nas uczą, nas inspirują. Ale nie kręci mnie samo bicie braw dla nich. Kręci mnie to, aby to, co jest w ich życiu, było w naszym życiu, a nawet i więcej. A mało tego, nie tylko tyle, co w ich życiu, ale i tyle, co w Jezusa życiu, a nawet i więcej. Są pewne standardy, I powiem wam, chrześcijaństwo to nie niedziela o 10 rano. Będę z wami szczery. Znacie koleśkę, który się nazywa Mariusz Max Kolonko? On zawsze mówi, mówię jak jest. Więc ja chcę być z wami dzisiaj szczery i powiedzieć, mówię jak jest. Chrześcijaństwo to nie niedziela i 10 rano. Chrześcijaństwo to nie religia. Chrześcijaństwo to nie nurt denominacyjny, a nie jakiś układ polityczny. Chrześcijaństwo to styl życia. Chrześcijaństwo to styl życia, którym mamy żyć 24/7, 365 dni w roku, cały czas. Chrześcijaństwo to styl i powietrze, którym mamy oddychać non-stop. I chcę mówić o tym powietrzu, które zostało nam dane w momencie, kiedy zasłona została rozdarta. Tak jak wam powiedziałem, nie będziemy się teraz powtarzać, pójdziemy dalej. Dobrze jest zacząć zawsze z miejsca, w którym skończyliśmy. Okej? Więc chciałbym wam powiedzieć, że wczoraj powiedzieliśmy o tym, że zasłona została rozdarta. I wczoraj skończyliśmy na tym, na bardzo ważnej rzeczy, że zbawienie jest dla nas za darmo poprzez to, że Jezus zapłacił dla nas cenę. Ale chcę powiedzieć o pewnym schemacie. Nie wiem, czy wiecie, niektórzy to słyszeli, niektórzy tego nie słyszeli, niektórzy to znają na pamięć, niektórzy wiedzą to od 30 lat. Nie wiem, czy wiecie i macie tego świadomość, nasze Biblie, które mamy w swoich rękach, one oryginalnie nie były pisane w języku polskim. Mam nadzieję, że wiecie. Wiecie, że niektórzy są zaskoczeni. I wiecie, że bardzo ciężko jest oddać w naszym polskim języku słowo w słowo i odzwierciedlić wydarzenia, które miały tam miejsce. I na przykład jest dużo słów, które bardzo mocno zawężają rzeczy, które się wydarzyły, dlatego że nasz polski język nie jest w stanie adekwatnie odnieść się do tego, co miało miejsce. Przykładowo, wiecie, że w Biblii w każdym miejscu, w którym jest użyte słowo zbawienie, my rozumiemy to jako wybaczenie z grzechów. 90% chrześcijan, jak nie 100, powie, że zbawienie znaczy jestem wybawiony z grzechu. I to prawda, ale to jest tylko część tematu. Dlatego, że tam, gdzie jest bliżej, nie? Trzeba bliżej. Wiem. Tam, gdzie jest w Biblii po polsku napisane zbawienie, tam w oryginale jest napisane sozo. A te sozo to bomba! Wiesz, co znaczy sozo? Sozo znaczy uzdrowiony, uwolniony, oswobodzony i zwolniony z przekleństwa grzechu, który na tobie ciąży. Zbawiony! Więc gdy czytasz, ja jestem zbawiony, to czytasz, ja jestem uzdrowiony, oswobodzony, wyzwolony, zwolniony z przekleństwa grzechu. I to w ogóle pokazuje głębszy wymiar sprawy. Więc kiedy czytasz o zbawieniu, nie myślisz już tylko o mojej przyszłości i mojej wieczności w niebie, ale myślisz też o tym, że to słowo odnosi się do mojej codzienności. Bo jeżeli ja jestem uwolniony, uzdrowiony, oswobodzony i mowa jest o czasie przeszłym, to znaczy, że te sprawy są już dokonane i dla mnie dane. Wow! To znaczy, że ja nie do końca, nie chcę być tutaj powiedzieć czegoś kontrowersyjnego, ale przejdziemy przez to. Nie możemy prosić Boga o coś, co On już zrobił. Nie możesz prosić Boga, żeby powtórzył coś, co już zrobił. Bóg nie zrobi czegoś, co należy do nas. Bóg dał nam wszystko. Wiecie co? Ja dzisiaj rano rozmyślałem o największym cudzie, jaki się dokonał we wszechświecie. To jest dzień, kiedy zasłona została rozdarta. Oni rozbroili system. Mistrzowska Trójca rozbiła system kompletnie, zmiażdżyli system do kwadratu. Wiecie, co oni zrobili? Niebiańska atmosfera, Bóg w niebie, Alfa i Omega. On decyduje, że mimo naszego uporu i grzechu, On się od nas nie odwróci. Wysyła swojego Syna Jezusa, ale oni idą dalej. Dlatego, że kiedy Jezus odchodził do nieba, myślę, że był smutek wśród ludzi na ziemi i oni nie chcieli do końca, żeby Jezus odszedł. Dlaczego? Bo tam, gdzie był Jezus, tam był przejaw nieba na ziemi. Tam, gdzie był Jezus, tam był oznajmiony i okazany i
objawiony charakter Boga dla ludzi. Tam, gdzie wchodził Jezus, tam niebo przelewało się do środowiska. Ale było dobre pytanie, chyba padło w sobotę rano, wczoraj lub w piątek na pierwszej sesji. Czy Jezus uzdrawiał wszystkich? Nie mógł nic uczynić w tym mieście, bo go nie uznali. Bo go nie uznali. Ale do tego dojdziemy. Dotkniemy kilka punktów, a później je ściągniemy w całość. Jezus otworzył nam niebo, powiedział, wszystko wam jest dane, możecie przychodzić do Ojca, ale kiedy On poszedł do nieba, chłopaki zostali w dziwnym punkcie, bo nie wiedzą, co mają robić. Dostali wytyczne, ale czują się, że coś jest nie halo. Stracili kontakt z mistrzem. Ale mistrz powiedział, że oczekujcie, bo musi przyjść po mnie lepszy i pozwólcie mi odejść, w cudzysłowie, on i tak by poszedł, gdyby go nie puścili. Dlatego, że jeżeli ja nie pójdę, to nie przyjdzie lepszy po mnie. Kto jest lepszy? Kto może być lepszy od mistrza? Od Jezusa, od Syna Bożego, który znokautował śmierć, spojrzał diabłu w pysk i powiedział, nie wygrasz. Kto może być lepszy? Duch Święty. Dlaczego Duch Święty? Dlatego, że Jezus na ziemi. Dużo kontrowersyjnych słów wypowiemy, ale to jest zgodne z Pismem i inspiruje, mam nadzieję, że was to inspiruje do tego, żeby przebadać, czy młody nie gada głupot. W domu zagłębicie się w to mocno. Jezus na ziemi był ograniczony. Jezus był ograniczony czasem i ciałem. Kiedy był w Legnicy, nie było go we Wrocławiu. Podszedł do Wrocławia i ekipa we Wrocławiu była ubłogosławiona, a Legnica została już pusta. Bo mistrz wyjechał. Ale mistrz powiedział, kiedy ja odejdę, przyjdzie lepszy pocieszyciel. Ten, który objawi wam wszelką prawdę i nauczy was i przypomni wam wszystko, co do was mówiłem. Objawi, nauczy, przypomni. Ho, to będzie się działo. I teraz, co on powiedział? Oczekujcie. I kiedy czytamy drugi rozdział Dziejów Apostolskich, oni oczekiwali. To jest punkt, który my omijamy. Oni oczekiwali. Byli razem i oczekiwali. Na kogo? Na Ducha Świętego. I czytamy o tym, wczoraj też o tym powiedzieliśmy, że powstał z nieba nagle szum jakby gwałtownego wiejącego wiatru, który napełnił miejsce, na którym byli. I na każdym z nich spoczęły jakby języki z ognia i zostali ochrzczeni w Duchu Świętym. I została dana im co? Moc! Dana im została moc. I chcę przez najbliższe 45 minut tyle plus minus będzie to trwało, powiedzieć wam, że chrześcijaństwo bez Ducha Świętego nie istnieje. Powiem wprost, to wszystko, co tu czytasz, nie będzie w swoim życiu ani na procent, jeżeli nie będziesz miał Ducha Świętego. Nic nie zadziała. Te wszystkie obietnice, które wyjmiesz, możesz wygrafitować sobie na ścianie w pokoju. Możesz je krzyczeć, wypowiadać. Jeżeli nie będziesz miał Ducha Świętego, to nie masz mocy. A Duch Święty daje wykonanie poprzez swoją moc. Nic nie zadziała bez Ducha Świętego. Chcę powiedzieć o niezbędności Ducha Świętego. Bez Niego nic nie odpali. I chcę powiedzieć tylko dwa przykłady. A jeden najważniejszy. O nas, o ludzkości. Bliżej, nie? Kiedy Adam został uformowany z prochu ziemi, czy było w nim życie? Nie. Na początku życia tego nie było w nim. Był ukształtowany i Bóg powiedział, czas, aby pojawiło się życie. I jest powiedziane, że tchnął. I poszło krążenie, poszło tchnienie życia. Płuca nabrały powietrza i powstał Adam z prochu ziemi do życia. Co było tym tchnieniem? Duch Święty. To Duch Święty. To Duch Święty. Teraz wam powiem o innym temacie, jeszcze większym. Jeszcze potężniejszym, o jeszcze kimś bardziej istotniejszym niż pierwszy człowiek. Chcę wam powiedzieć o Jezusie. Jak wielu z was wie i czyta i jest tego przekonana, że nasze zbawienie było zaplanowane przed stworzeniem świata? Jak z was wielu wie, że twoje imię jest w księdze życia w niebie jeszcze przed założeniem świata? Wiemy to. Mimo, że nie wszystkie ręce w górze, wiem, że wszyscy o tym wiemy. Więc chciałbym wam powiedzieć, że Bóg ustanowił piękny plan zbawienia ludzkości.
Jezus był tym, który dał możliwość, aby to, co Bóg zaplanował, jak to nazwać? Wdrążyć w ruch, wdrążyć w działanie. Ale Duch Święty dał wykonanie. I powiem Ci teraz, dlaczego Duch Święty dał w tym miejscu wykonanie i bez Ducha Świętego plan zbawienia by się nie powiódł. Powiem Ci dlaczego. Dlatego, że po 3 dniach mistrza musiała wzbudzić moc. Spęd śmierci. I wyobrażam sobie tą rozmowę Trójcy przed założeniem świata, kiedy mistrz mistrzów, Bóg, planuje. To jest dobry szef. To jest dobry szef, który wszystko zaplanował. Ja parafrazuję, tego nie znajdziesz w Biblii, ale możemy sobie wyobrażać. I oni ustalili plan zbawienia. I Trójca dyskutuje. I mówi Bóg, ja to zaplanowałem. Ty, Jezu, dokonasz aktu, że pójdziesz na ziemię i zapłacisz za nich cenę. A wtedy Jezus mówi, poczekaj, Ojcze, Duchu Święty, pójdziesz ze mną, dlatego że będzie miała pewna akcja miejsce. Za 3 dni trzeba będzie mnie wzbudzić z martwych. Swoją mocą musisz to zrobić. A Duch Święty, dobrze. Wtedy spojrzał Jezus na Ojca i powiedział, wykonane, zrobię. I przyszedł Jezus, oddał życie, umarł. Ale Duch Boży, Duch Święty wzbudził Jezusa z martwych po 3 dniach. Gdyby Duch Święty nie wzbudził Jezusa z martwych, jedziemy mocno kontrowersyjnie, ale zbadaj to pismo. Zbadaj, przeoraj to, weź 4 tłumaczenia. Przebadaj każdy werset. Szukaj, szukaj odpowiedzi. Duch Święty jest mocą i wykonaniem. Pomyślcie o uczniach, pomyślcie o tych zawodnikach. Chodzą przy Jezusie. Czy widzieli cuda? Widzieli wszystko, co jest możliwe. Widzieli, kiedy ślepi odzyskiwali wzrok. Niewidomi przejrzeli. Widzieli akcję, kiedy kobieta chora na krwotok dotknęła się tylko Jezusa. Moc ustąpiła z Jezusa. Nazwijmy to, jak chcemy. Wiemy, o czym mówimy. Moc uszła z Jezusa w kierunku tej kobiety i ona została uzdrowiona. Widzimy trędowatych, których Jezus oczyszczał. Widzimy niesamowite cuda, jak Jezus zasuwa na pieszo po jeziorze. To jest dla mnie szok. Dlaczego On sobie zasuwa po jeziorze? Cóż za w dzisiejszych czasach byśmy powiedzieli, gwiazdor i pełen pychy zawodnik. Trochę pokory. Po co te fisiu-misiu? Ale widzisz, mistrz pokazał pewne rzeczy i pewne standardy. Wyznaczył nam standardy spektakularne. Dlatego, że wszelka władza i moc, czytamy, że była mu dana i jest mu dana. Mateusza 28. Wszelka władza i moc na niebie i ziemi jest mi dana. Jezus zabrał swoich najlepszych kumpli na górę przemienienia. Wyobrażasz sobie uczniów, którzy stoją i masz konwersację, sobie gadasz z Jezusem, który się przed tobą przemienia. Szaty ci lśnią, że nie możesz wytrzymać. Obok stoi zawodnik Mojżesz. Obok stoi jeszcze mistrz prorok jeden. I oni sobie dyskutują. I uczniowie zgłupieli. Wiesz, jak ja czytam te słowa, ja lubię sobie postawić dialog sam przed sobą. Jak wyglądały te rozmowy tam? Jak uczniowie mieli reakcję? Wyobraź sobie, że rozmawia ich Trójka, tam? O, jeden wypala z tekstem. To ja ci namiot tu postawię. On będzie namiot Mojżeszowi robił. Ty, on namiot będzie robił Mojżeszowi. Mojżesza już nie ma kilkaset lat. On namiot postawił, mówisz? 3 rozbije, żebyście mieli wygodnie. 1 dla ciebie, 2 dla ciebie i 3 dla ciebie, Jezu, dobrze? Chłopy byli w ogóle... Oni nie wiedzieli, co się dzieje. Tam był knockout. Oni to wszystko widzieli. Uwaga teraz! Piotr chodził po wodzie. Gość wychodzi z łódki. To jest jeszcze wola pokazana naszego Ojca, bo jak wielu wie, że Jezus objawił wolę Ojca. Więc Jezus zasuwa sobie po jeziorze, a Piotr mówi, jeżeli to Ty, to pozwól mi wejść do Ciebie. I co byśmy w dzisiejszych czasach powiedzieli? Nie przeginaj, bądź pokorny, ucz się od mistrza. A Jezus mówi, chcę, chodź, dawaj z łody, na zewnątrz. I gość wyszedł z łódki, trzyma. I chłopaki wyciągnęli smartfony, relacja live na YouTubie.
komentarze na Facebooku, zwiedzenie. Tam to by były dopiero powody do hejtu. Oni widzieli wszystkie możliwe cuda. Uwaga! Jezus wchodzi do Łazarza. Łazarz nie żyje. Wyobrażasz sobie grób? Wyobrażasz sobie zamknięty grób? Smród. Ile Łazarz był martwy? 4 godziny? 4 dni. 4 dni. A Jezus mówi spokojnie. Spokojnie. On wstanie. Łazarzu! Wyjdź! I wyszedł. Słuchaj. I teraz uwaga. Mistrz im cały czas mówi, będzie dzień, kiedy muszę się zawinąć na 3 dni. Ale wrócę. I teraz uwaga. Mistrz odchodzi, umarł, 3 dni minęły, nie ma go w grobie, nie ma na krzyżu. Objawia się im, a oni mówią, nie wierzę. I teraz chcę pójść głęboko. Jak jest możliwe, zadam wam pytanie, jak to jest możliwe widzieć cuda, znaki, uzdrowienia, wskrzeszenia zmartwych, widzieć Jezusa, który maszeruje po jeziorze, samemu chodzić po wodzie, dokonywać niespektakularnych, ponadnaturalnych cudów, mieli władzę nad demonami, nad chorobami, nad zwierzchnościami i nie uwierzyć. Dlatego, że nie był im jeszcze dany Duch Święty, który im jeszcze nie zdążył objawić. Duch Święty, Duch Święty. I kiedy Jezus odszedł do nieba, powiedział, oczekujcie, a zostanie wam dany Duch Święty. Ten, który wam wszystko przypomni. Ten, który wam wszystko objawi, nauczy. Pocieszyciel, Duch Święty. Zostanie wam dany. I pamiętacie Piotra? To jest hit. Chodzisz po wodzie, wątpisz. Później, ja z tobą na śmierć! A Jezus mówi, 3 razy, kolego, się mnie zaprzesz. 3 razy. Nie, no niemożliwe. 3 razy. I przychodzi moment, że gość się zapiera Jezusa 3 razy i wyje, bo wie, że się zaparł. Nie raz, nie dwa, ale 3. I w momencie, kiedy oni otrzymali Ducha Świętego, kiedy otrzymali Ducha Świętego, to był Dzień Zielonych Świąt, kiedy oni byli razem na jednym miejscu i wiele ludzi było dookoła, kompletnie nie w temacie. I kiedy Duch Święty na nich zstąpił, oni zaczęli mówić innymi językami i wśród ludzi zaczęła się szydera. Młodym winem się upili, ty. Południe, a chłopy w sztok. I teraz pytanie. Co zrobili uczniowie? Powiem wam, kto wstał pierwszy. Wstał Piotr. Ten, który się zaparł. Wstał Piotr. I powiedział, dajcie posłuch słowom moim. Wyobrażasz sobie, jakie musisz mieć jaja z tytanu, żeby wstać naprzeciwko ludzi i powiedzieć, dajcie posłuch słowom moim. Ci ludzie nie są upici. Ci ludzie, i chcę wam wydać świadectwo, są naśladowcami Jezusa, którego co? Wy zabiliście. Ale chcę wam powiedzieć, Jezus jest żywy. Jezus powrócił, Jezus zmartwychwstał i on dał świadectwo Jezusie. I to nie był ten sam Piotr, dlatego że on mówił pełen mocy, pełen przełomu, pełen ognia, pełen pasji, pełen mocy, pełen przekonania, pełen energii. I to nie był ten sam człowiek. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty spoczął na nim i to był gość, który był napełniony mocą Ducha Świętego. I chcę wam powiedzieć teraz o niesamowitym wydarzeniu. Paweł. Kim był Paweł przed punktem zwrotnym? Paweł to by gość, który gdyby wiedział, że jest ekipa follow-up w Legnicy, to by tu wjechał z wojskiem. Ja wam nie żartuję. On by tu wjechał z wojskiem, z listami, z potwierdzeniami, by wpadł tu i by zakończył imprezę.
lałby, więziłby, może kogoś by pozabijał? To jest Paweł. Ale coś się dzieje w życiu Pawła, że gość zapisuje najwięcej miejsca w Piśmie Świętym. Morderca chrześcijan, prześladowca Jezusa Chrystusa. Gość zapisał najwięcej miejsca w Piśmie Świętym. Co jest grane? Gość chyba przeszedł niesamowite studium biblijne. Gość chyba udał się do najlepszej szkoły biblijnej w Stanach Zjednoczonych. Tak mi się wydaje. Chcę wam powiedzieć o tym, że jeżeli spotkasz Jezusa, jeżeli spotkasz się z niebem, nie pozostaniesz taki sam. I chcę teraz znokautować w Boży sposób, zdrowo, ku motywacji i pokrzepieniu, pewien nurt, który się wyklarował w chrześcijaństwie przez lata, że żyjesz 30 lat i wisisz w tym samym miejscu. Znokautuję to teraz poprzez Biblię. Jesteście gotowi? Nokaut. Jak myślisz, ile potrzebujesz czasu? Ile potrzebujesz czasu, żeby być gotowym wojownikiem Bożym, który pójdzie i będzie przemieniał okolice, społeczeństwo, rodziny, znajomych i ludzi na ulicy? Ile potrzebujesz od dnia twojego zbawienia do tego, aby być gotowym i wyposażonym? Ale mówmy o realiach. Jak to u nas wygląda? 5 lat padło. Paweł jedzie z misją załadować do Damaszku chrześcijan do kicia. Ma jeden cel. Wykończyć tą szumowinę. I zstępuje mistrz i mówi do niego tak. I uwaga, stopery w rękę. Poszło. Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Jestem Jezusem, tego, którego prześladujesz. Idź do miasta, tam powiedzą ci, co masz czynić. 13 sekund. Gość przemienił rzeczywistość. Kiedy spojrzysz Jezusowi w oczy i jesteś generałem. 13 sekund kontaktu z niebem i jesteś przemienionym gościem. Stare znika całkowicie i jesteś świeżyną. Duch Święty. Duch Święty. I chciałbym odpowiedzieć na te pytania. Jak połączyć się z Duchem Świętym? Jak sprawić, żeby pójść do góry? Żeby biec? To, o czym mówi Izajasza 40. Nabierać sił, wzbijać się w górę jak orły. Biec, a nie mdleć, nie ustawać. Iść i się nie zatrzymać. Dokończyć biegu. Orły wzbijają się. Tam nie jest powiedziane szybować. Wzbijać się. Iść do góry. Osiągać szczyty. Ciągły progres. Aż zakończysz po 120 latach zwycięstwem. W pełni zdrowia i sił. Tak jak zakończył to Mojżesz. Jak to zrobić? Tylko i wyłącznie święta obecność Pana w moim życiu. Nie zmieni cię wertowanie Biblii z lewo na prawo. Zaraz ci to wytłumaczę. Nie zmieni cię przychodzenie 7 razy w tygodniu do kościoła. Nie zmieni cię słuchanie 10 godzin kazań dziennie. Nie zmieni cię 8 godzin modlitw dziennie. Zmieni cię, jeżeli podczas czytania Biblii, podczas modlenia się, podczas przychodzenia do kościoła będziesz miał styczność i relację z Duchem Świętym. Jak wielu z was ma wrażenie, że Bóg ma zamknięte drzwi dla was? Że On mnie nie słyszy. On mnie nie słyszy. On mi nie odpowiada. Ja Go nie odbieram, nie czuję Jego obecności. Jestem zafascynowany tym, że można mieć kontakt z Twórcą, ale nie wiem jak. I modlę się i wiem, że są ludzie tutaj też, którzy naprawdę mają gorliwość i wołają do Pana godzinami i brak odpowiedzi. Wiem, że tak jest. Ale chcę ci powiedzieć, Duch Święty przychodzi w duchu do nas, a nie w ciele. Pan nie będzie do nas mówił fizycznym głosem.
Pan nie będzie ci malował wersetów na ścianie. Takie rzeczy miały miejsce, ale o takich rzeczach czytamy raz na 1352 strony, że pojawiła się ręka pisząca na ścianie, bo społeczeństwo już było tak głuche i nieme, że nie byli w stanie usłyszeć i odpowiedzieć w ogóle na wezwanie nieba, więc musiała ręka wyskoczyć w pałacu i na ścianie im wypisać, co oni robią. Ale w Nowym Testamencie, w czasach Nowego Testamentu, Pan nie będzie do nas mówił fizycznym głosem. Pan do nas nie chce mówić tylko i wyłącznie przez proroków. Jest służba proroctwa, ale nie jesteśmy powołani do tego, żeby Boga słyszeć tylko i wyłącznie przez usta proroków. To nie jest biblijne. Biblijnym jest, abyśmy mieli kontakt z naszym Panem 24/7. Czy to jest w ogóle możliwe, mieć kontakt z Panem, z Bogiem 24/7? Czy to jest w ogóle realne, słyszeć Jego głos, być prowadzonym? Wiecie co? Ja byłem wkurzony, powiem wam wprost. Wkurzony, zdenerwowany i wściekły, kiedy słyszałem miliony tych kaznodziei, którzy mówią, Pan mi powiedział, że mam podejść o tej godzinie tam i tam. I kiedy podszedłem tam i tam, tam przyszedł ktoś, kogo widziałem we śnie 13,5 miesiąca temu. I kiedy zobaczyłem tą osobę, ta osoba miała ten sam sweterek, który był we śnie. I kiedy ja zobaczyłem tą osobę, powiedziałem słowo do tej osoby, którą tylko ta osoba może wiedzieć między sobą a Bogiem. Bóg mi to objawił, człowiek się nawrócił, pogutował i zbawienie dla ludzi. Mnie to wderwiało, bo ja czytam tą Biblię i nie wiem, czy to tak, czy tak. I później słyszysz, wchodzisz do kościoła, patrzysz, ryczą ci w pierwszych rzędach, bo tak Pan ich dotyka. A ty wołasz i nic. Ja mówię o życia wziętych sytuacjach. Ja mówię po to, żeby powiedzieć, jak zrobić, żeby było. I to nie jest wcale nie wiadomo jaki wyczyn, dlatego że to jest standard chrześcijaństwa. To nie jest dla wybranych apostołów. To jest standard chrześcijaństwa, kiedy my, dzieci Boże, jesteśmy prowadzeni przez Ducha Bożego cały czas. Nawet Biblia wyznacza standardy, aby być dzieckiem Bożym, musisz być prowadzonym przez Ducha Bożego. Lecz dziećmi Bożymi są ci, których Duch Boży prowadzi. Więc wszystkie dzieci Boże powinny być prowadzone przez Ducha Bożego. I jak zrobić, żeby wiedzieć, czy te odczucie, które mam, to z Boga, czy nie z Boga? Czy ten głos to moja wyobraźnia, czy to głos Ducha Świętego? Czy ta sugestia, którą dostałem od kogoś, jest przez Pana zainspirowana, czy nie? Znacie ten temat? Jeden mój znajomy, bardzo dobry znajomy, grałem z nim w piłkę, dowiedziałem się, że się nawrócił. Zadzwonił do mnie i powiedział do mnie tak. Kamek, niesprawiedliwe. Ja mówię, co jest niesprawiedliwe? On do mnie mówi, musiałem podjąć życiową decyzję, czy wyjechać do Niemiec, czy nie. To była bardzo ważna decyzja, która będzie wrzutowała na moją przyszłość. I modliłem się. Nie pamiętam, czy powiedział rok, czy dwa, ale modliłem się. Minimum rok, weźmy pod uwagę 365 dni modlitwy. O odpowiedź, czy mam jechać, czy nie. I wyjechałem. I chłopie, skandal. Gorzej być nie może. Wszystko od góry do dołu mi się sypie. I ja wiem, że to nie jest od Boga. Dlaczego taka niesprawiedliwość? Ja mówię, poczekaj, wróćmy do tego momentu modlitwy. Co ci Pan powiedział? Jedź czy nie? On mówi, nie wiem. Nie wiem. Nie odpowiedział. Mówię, nie wierzę ci. Nie wierzę ci, że w twojej decyzji życiowej Pan ci nie odpowiedział, jeżeli wołałeś do Niego przez rok. Jeżeli weźmiemy ekran telewizyjny w domu, i klikniemy pilotem, a tam będą, wiecie, szare myszki, mrówki, czyli nie ma sygnału. To bez sensu jest mówić, że sygnał telewizyjny w Legnicy nie istnieje. Po prostu zajrzyj i zobacz, że antena nie jest podłączona do telewizora. Po prostu wepnij i będziesz miał przekaz. Przekaz był cały czas, a telewizor miał problem z odbiorem, bo nie było połączenia. Kojarzysz temat? I płynie cały czas transmisja. Cały czas. W telewizji nie ma przestoju. Tam cały czas, jeżeli masz kabel, idzie przekaz. A możesz odebrać tylko ten przekaz wtedy, kiedy podłączysz to do odbiornika. I podłączysz i jest. A jak podłączysz, to ile godzin musisz czekać, żeby przeszło z kabla na ekran? I jest. I to samo jest w duchu. Duch Święty, Ojciec w niebie przez swego ducha chce do nas mówić. Cały czas. Cały czas mieć z nami kontakt. Cały czas mieć z nami relacje. Cały czas być nie w monologu, ale i w dialogu.
Czasami on chce monologu, ale uwaga, nie z naszej strony do niego, ale z jego strony do naszej, żebyśmy byli i słuchali. Wow, to ty już głęboko idziesz, chłopie. Chcesz mi powiedzieć, że mogę siedzieć i słuchać, co Duch Święty do mnie mówi? Tak, to jest biblijne i to są standardy. Ja nie chcę mówić o nienormalnych jakichś rzeczach, ja chcę mówić o standardach. Tylko i wyłącznie o standardach. I kiedy podłączysz tą antenę, na ekranie wyjawia się przekaz. I ty masz. I idzie przekaz cały czas. Do którego momentu? Do tego momentu, aż nie rozłączysz. I Duch Święty to jest ten, który chce prowadzić swoje dzieci. Cały czas. Cały czas. Z chwały w chwałę. Ale suszy. Cały czas. Z chwały w chwałę. Z chwały w chwałę. Non-stop progres. Słuchaj, jeżeli Duch Święty chce mnie prowadzić cały czas w progresie, cały czas z chwały w chwałę, cały czas chce mi objawiać, to znaczy, że przekaz idzie cały czas. Ja muszę tylko i wyłącznie połączyć się i odebrać ten przekaz. Chcę powiedzieć wprost, nie wierzę w to, że Bóg kogoś sobie pominął i cię zapomniał i do ciebie nie mówi. Dlatego, żeby to było wykroczeniem wedle przymierza, które zostało zawarte. Dlatego, że przymierze zostało zawarte. Ojciec dokonał między nami a nim przymierza. A Bóg jest Bogiem wiernym swemu słowu. Bóg nie jest kłamcą. Wiecie, że kiedy Jezus chodził po ziemi, jest powiedziane, nigdy nie znaleźli w Jego ustach żadnego kłamstwa. A On był odzwierciedleniem nieba, Ojca. Więc to, co Bóg wypowiada przez swoje Pismo Święte, natchnione Duchem Świętym, to jest prawda. I On dokonał między nami a nim przymierza poprzez krew Jezusa Chrystusa. I jest powiedziane, zapieczętował nas pieczęcią Ducha Świętego. A w tym przymierzu jesteśmy dziećmi Bożymi zaadoptowanymi i usynowionymi na krzyżu. To znaczy, że jesteśmy cały czas już nie jako ludzie i słudzy Boga, ale jesteśmy jako dzieci Boga, którzy także są sługami. Ale wchodzimy już w relację tata-syn. Co to za tata, który nie chciałby mieć relacji ze swoim dzieckiem? Coś jest nie halo. To najczęściej dzieci biegają jak poparzone, a tata chce mieć z nimi, z mamą relację, tak? I kiedy dziecko przyjdzie, ojciec się raduje. Ojciec jest szczęśliwy. A kiedy tata jedzie w trasę i nie ma go 2 miesiące i wraca po 2 miesiącach, biegnie do swojego dziecka, biegnie do swojego kochanego syna i go przytula. Widzieliście te filmy, kiedy ktoś z wojska wraca z misji z Iraku? Kiedy wraca ktoś z misji i jest przygotowane te specjalne takie, wiecie, emocjonalne przywitanie, kiedy żona się nie dowiaduje, że on już wraca, on poinformował znajomych i przyjeżdża na miejsce, kiedy tam jakoś dziecko razem ze swoją żoną, gdzieś tam razem na plaży i gość, widziałem taki film, wynajął sobie cały strój do nurkowania, płynął pod wodą i wypłynął centralnie w miejscu, gdzie mama z dzieckiem się bawili. Jakaż była eksplozja radości, łzy szczęścia, dziecko po prostu wyfrunęło, po prostu... Tatuś! I radość. Ojciec, łzy, przytulaj. Piękny obraz. Powiem wam, my za każdym razem, jak żyjemy, tata patrzy i mówi, kiedy moje dzieci przyjdą do mnie do intymnej relacji i intymnego miejsca ze mną, bo tak potrzebuję tego. Boże serce płonie do tego, żeby mieć z nami relację. Bóg pragnie twojego i mojego serca, twojego czasu. I powiem ci, muszę ci to odwrócić. Bóg nie jest tym, który sobie wybrał i pewnych ludzi, a pewnych odrzucił. Bóg wybrał nas jako swoje dzieci i każde dziecko jest równe drugiemu dziecku. I my jesteśmy powołani do tego, żeby być cały czas w ramionach taty poprzez miłość Jezusa, którą nam okazał. Przez krzyż i poprzez obecność Ducha Świętego, byśmy byli prowadzeni cały czas. Z chwały w chwałę. Problem jest, i to jest niesamowite, co powiedział pastor Reinhardt, że nie możemy obwiniać Boga albo diabła naokoło. W kółko. Albo na Boga, albo na diabła. I zwalać ciągle winę na Boga, a to na diabła. Nigdy po mojej stronie. Zawsze to jest Bóg, który mnie pominął, który o mnie zapomniał, który mi nie odpowiada. Herezja. Bóg do nas mówi, a my mamy problem z odbiorem. Dlatego, że odbiór następuje w duchu. Tylko i wyłącznie. W duchu. Nie wiem, czy wiemy, na pewno wiemy, ale niech Duch Święty nam to objawi. Ty nie jesteś ciałem. Ty nie jesteś duszą. Ty jesteś duchem. Ty jesteś duchem. Kiedy cię coś boli, kiedy ci coś doskwiera, to w środku mówię o takim wewnętrznym, złym samopoczuciu, to niech ci żona zrobi masaż i ci przejdzie.
To nie ma jedno z drugim połączenia. Kiedy masz smutek, kiedy masz cierpienie, idź i zjedz dobry obiad. To ci nie pomoże. Świat tak robi. Muszę się odstresować, idę na zakupy. Wstałem lewą nogą, wiesz co, chyba potrzebuję zabiegu w spa. I wychodzi z tego spa, wsiada do swojego Mercedesa za 200 tysięcy, jedzie do swojego domu poza miastem za 500 000, otwiera bramę na pilota, siada przed swoim 50-calowym telewizorem i go życie klepie i nie ma nic do powiedzenia. Szczęście i zaspokojenie nie jest z tego świata. I nam się zupełnie łatwiej będzie żyło, jeżeli zrozumiemy. O, jak zrozumiesz, że twój dom to nie tu. Twoje cztery ściany, w które władowałeś 150 tysięcy kredytu, to nie twój dom. Twój dom jest tam. Tutaj jesteś tylko, masz przebieg. Tutaj robisz trasę, tu dokonujesz biegu. W domu będziesz tam. Tam będziesz w domu. A tutaj te wszystkie smrody pod tytułem życie z tego świata. Wiecie, o czym Biblia mówi? Życie z tego świata. Robota, rodzinka. Mojej rodziny to wara. Bóg mówi, jeżeli nie zaprzesz się swojego ojca, matki, syna, córki, nie jesteś mnie godzien. Jako na jedynce ma być Jezus. Ja mówię, jak jest. Ja mówię o standardach biblijnych. Chcę powiedzieć do mam i do tat, tusiów. Jeżeli dziecko ma pierwsze miejsce w twoim życiu, pakujesz się pod przekleństwo siebie i swoje dzieci. Pakujesz pod przekleństwo siebie i swoje dzieci. Jeżeli masz na jedynce swojego męża lub żony, pakujesz ich pod przekleństwo i siebie i swój dom. Jeżeli masz na jedynce swoją robotę, pakujesz pod przekleństwo robotę i siebie i ludzi, którzy będą w twoim otoczeniu. Bo mało tego, że zjedzie ta robota, to jeszcze ty zjesz innych, kiedy wrócisz z roboty. Wszystko, co ma pierwsze miejsce oprócz Jezusa, pakujesz się i tą dziedzinę życia pod przekleństwo. Pierwsze miejsce jest dla Jezusa. Ale jak ja mogę kochać Jezusa i ustanowić Go jedynką w swoim życiu, skoro ja Go nie znam? I powiem Ci, to jest biblijne i to jest normalne. Nie możesz ustanowić kogoś swoją jedynką, jeżeli Go nie znasz. Nie możesz powiedzieć, że za kimś płoniesz i kogoś kochasz i za kimś po prostu wariujesz, jeżeli go nie znasz. To jest mój najbardziej jeden z ulubionych prymitywnych przykładów. Jeżeli idzie kobieta po ulicy i podbiegnie facet, który jej w ogóle nie zna, bo zobaczy, że jest pięknie ubrana i podbiegnie, padnie przed nią na kolano i powie: miłości mojego życia, zrobię dla ciebie wszystko, jesteś moją jedynką i długo po tobie nic. Jeżeli to będzie mądra kobieta, to powie: nie pajacuj, wstań. Jeżeli naprawdę chcesz, żeby tak było za jakiś czas, to słuchaj, ogarnij się, nie rób cyrku, bo wstyd. Umówmy się do knajpy i tam pogadamy. Kiedy pogadamy w knajpie, spotkamy się za tydzień, nie za szybko, żebyśmy nie zgupieli i mieli schłodne umysły. Spotkamy się za tydzień i pogadamy drugi raz. Po miesiącu umówimy się do kina. W kinie też pogadamy, dowiemy się, czy lubimy te same filmy, dowiemy się, czy lubimy tę samą szamę, dowiemy się, czy lubimy własne te zainteresowania, które ja mam, czy ty je lubisz, czy w domu będziemy mieli o czym gadać, czy ty tak naprawdę kochasz mnie, bo jest pięknie, czy ty kochasz mnie, bo kochasz moje serce i mój charakter. I jak mnie poznasz, to dopiero myśl o tym, żeby krzyczeć, że jestem panią twojego życia. I kiedy ludzie wchodzą i krzyczą: panie mój, życie moje, o, jak ja cię kocham, królem moim jesteś. I wracasz do domu i do soboty ciągniesz, jakby Boga nie było, w ogóle Go nie znasz. I powiem Ci teraz, ja to mówię wszystko ku inspiracji. Jeżeli nie masz pasji dla Boga, jeżeli nie płoniesz i nie widzisz jako jedyny cel i sens twojego życia Jezusa, nie mówię o teorii, mówię o praktyce, kiedy twoje życie skupia się 24/7 na Bogu. Nie mówię o tym, że rzuć robotę, wyrzeknij się dzieci, oddaj do adopcji i tak dalej. Nie mówię o tym. Ja nie mówię o tym. Ale jeżeli 24/7 twoją jedynką i twoim spojrzeniem na świat nie jest Jezus, jeżeli nie jest Jezus, to powiem Ci wprost, nie znasz Go. Dlatego, że gdy Go poznasz,
On nie będzie był, nie będzie na twoim 10. miejscu, 8. miejscu, 6., 4. lub 2. miejscu. Jeżeli ty go poznasz, jaki on jest, jaki jest cudny, jaki jest wyjątkowy, jaki jest spektakularny, jaki jest pełen dobroci i miłości, jaki jest słodziutki, jaki jest rozkoszny, z jednej strony gwałtowny jak wicher, ale z drugiej strony taki delikatny. Jak ty go poznasz z tej strony, to powiem ci, będzie Jezus i długo, długo nic. Jezus i długo, 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 długo nic. A później do tych, co są tam niżej, żona, dziecko, pójdziesz i będziesz mówić Jezus i długo, długo, długo nic. I wy będziecie przepełnieni do siebie miłość. Chcę mówić do mężów i żon. Mam prawo, 8 miesięcy jestem po ślubie. Przypomnijcie sobie te momenty tego żaru, tego wejścia do restauracji, kiedy ty cały chodziłeś, bo twoja luba siedzi naprzeciwko ciebie. Ty patrzysz w ten kotlet i tak jesz. Jesteś tak zafascynowany nią, że ty nie możesz usiedzieć. Żołądek ci się skurczył. Zamówiłeś 3 pulpety, po jednym już nie masz miejsca, bo żołądek skurczony. Kochanie, patrzysz na kartę, spokojnie, bierz co chcesz. Cena nie gra roli. Weź szampana. Nie, weź 2. Jeden wyrzucimy przez okno. Bawmy się. Ja płacę, ja stawiam. Jestem twój. Karta jest twoja. Właściciela restauracji. Proszę wyprosić gości. Płacę za lokal. I 10 lat później. Stara! Stara! Ja mówię, co widzę w rodzinach niektórych. Nie żartuję. Gdzie ta zupa? Do roboty! A teraz co ty se możesz? Puff, i drzwi. Gdzie ta miłość? Gdzie te szampany fruwające przez okno? Gdzie te wszystkie intymne miejsca? Gdzie te twoje dyganie? Gdzie te dygnięcia? Wyparowało. Wyparowało. Wiesz dlaczego? Nie dlatego, że przestałeś ją kochać. Ty jej nigdy nie kochałeś. Pożądliwość się skończyła. Dlatego, że miłość to Jezus. On jest jedyną miłością. I ty jesteś naczyniem. I jeżeli w naczyniu nie masz miłości, to go nikomu nie dasz. Nikomu nie dasz tego, co nie masz. Ty myślisz, że masz miłość do swojej żony? Jeżeli masz Jezusa, jeżeli się napełniłeś przez Ducha Świętego, to masz. Ale wiesz, ona mnie wnerwia. O stary, no to ty na co ty liczysz? Ona będzie idealna? Nie będzie, ale miłość przykrywa wszelki grzech. Miłość cierpliwa jest, miłość wybacza. Miłość nie wypomina. Miłość łagodzi. Miłość dobrotliwa jest. Wyjątkowa. Taki jest Jezus. Jeżeli chcesz przejść przez życie jako zwycięzca, musisz mieć Jezusa jako jedynkę w swoim życiu. Ale nie będziesz miał go, jeżeli go nie poznasz. I teraz konkretnie praktyka. Dziwnie to nazwać warsztat, ale nazwijmy te ostatnie 20 minut warsztatem. Jak zrobić, żeby mieć kontakt z Panem? Jak zrobić? O co w ogóle chodzi we fragmencie w Biblii, gdzie Biblia mówi, nie bądźcie wielomówni w modlitwach? To znaczy, że co? Zaraz, zaraz. Bóg chce ze mną spędzać czas cały czas. Ja mam dużo nie gadać, czyli co mam robić? Mam siedzieć jak głupi i patrzeć w sufit? Ale Biblia jest niesamowita. Biblia nie tylko mówi nam, co robić, ale mówi, jak to robić. Czy ja mam usiąść? Bóg chce mieć ze mną relację cały czas. Pastor gada ciągle, zatrzymaj się, zwolnij, miej czas z Bogiem. Idziesz do tego pokoju, siadasz, masz dużo nie mówić, podporządkujesz się Pismu i siedzisz. Po godzinie wstaniesz, mówisz, no nie, no kabaret, wypisuję się z tego. I ja wam powiem wprost, ja przez 22 lata mojego życia nie brałem udziału w tym cyrku, bo to był cyrk. Taki styl życia to cyrk. Kiedy ty religijny układ masz, przychodzisz, nie wiesz do kogo mówisz, ale mówisz, bo wszyscy mówią, podnosisz ręce, bo wszyscy podnoszą, o co chodzi z tymi podniesionymi rękami, dalej nie wiesz. Ci ryczą, nie wiesz w ogóle, o co chodzi, czy ich coś boli.
ci w uwielbieniu śpiewają 10 razy święty, święty. No dobra, święty, wystarczy raz, 9 więcej po co? Kończysz zwrotkę, refren, no kończ ten kawałek, a nie, ta na pianinie wydłuży, ten na gitarze przyciągnie i mówią, módlcie się teraz. Ludzie, przecież już miałem tą katorgę wczoraj, odbębniłem. Co, po co to teraz? Za dużo, niech coś mi powiedzą. Ludzie, dobra, mają uwielbienie 45 minut, będę przychodził 10:40. Więc idziemy do celu. Jak mieć kontakt z Bogiem? Jak mieć kontakt z Bogiem? Ale ważne pytanie, czy ktoś jest w ogóle tym zainteresowany? Bo jeżeli wszyscy o tym wiedzą, to zostawmy, idźmy dalej. To jest klucz. To jest klucz. Klucz, jak podłączyć antenę do ekranu, żeby był przepływ. Duch Święty to nie ciało święte, to Duch Święty. Duch Święty połączy się z naszym duchem, nie z naszym ciałem. A Biblia mówi w innym fragmencie, nie będziemy otwierać, będziemy szli przez to płynnie. Biblia mówi, nie będę mówić nawet, kiedy to jest fragment, a kiedy to nie jest fragment, że ciało idzie kompletnie w innym kierunku niż duch. Ciało jest w 100% przeciwne duchowi. Nigdy twoje ciało nie zgra się z duchem. Twój duch zawsze idzie przeciwko ciału, ciało zawsze idzie przeciwko duchowi. Jeżeli chcesz iść za duchem, to nie będzie tak, że ciało ci powie, no dobra, ciało musisz okiełznać, wziąć w posiadanie, wziąć władzę, ujarzmić, ukrzyżować. Jest napisane, krzyżujcie ciała swoje. Nie zabijesz nigdy swojego ciała, bo jak zabijesz, to idziesz do nieba. Ale jest powiedziane, krzyżujcie swoje ciała. Wiesz, na czym polega różnica? Co znaczy krzyżowanie swojego ciała? Na Filipinach robią jaja, bo się idą i krzyżują. Ale to nie o to chodzi. Krzyżujcie swoje ciała. To znaczy, że kiedy moje ciało idzie w tamtą stronę, a mój duch idzie w tą, to czy ty myślisz, że gdy go zawrócisz, kiedy zawrócisz swoje pędzące ciało, swój plan dnia, kiedy ty zmieniasz swoje zachcianki i podporządkujesz wszystko, rezygnując ze wszystkiego, dlatego, żeby iść w kierunku ducha. Ty myślisz, że ciało czuje się komfortowo? Wszystko jęczy. I to jest moment, kiedy krzyżujesz swoje ciało i mówisz, stop! Dalej nie idę. Zatrzymujesz się. I powiem ci od razu, z życia wzięte. Co jest regularnie w moim życiu co tydzień? Co tydzień. Codziennie. Bo co tydzień mam taki moment, kiedy jest weekend, kiedy nigdzie nie jedziemy, kiedy jesteśmy już na miejscu, wyłączamy się ze wszystkiego i chcemy być w tym transie jak najdłużej. Ale w tygodniu jest taki moment, kiedy te badziewo dzwoni co 10 minut. Wiesz, co ja muszę zrobić? Wyłączyć ten syf, wyłączyć komputer, odłożyć telewizję, nawet nie mam, odłożyć to wszystko, biegające dzieci, ich nie mam, powiedzieć, dzieci, nie teraz, kochanie, nie teraz, zamykasz drzwi, idziesz do pokoju i siadasz. Nie wyciągaj swojej listy modlitewnej i nie powiedz, Panie Jezu, biblijnie w imieniu Jezusa, o co prosić będę w imieniu Twoim, spełni mi się. Panie, problem z żoną, chore dziecko, problem z wypłatą, problem z samochodem i wiesz co powiem ci? Lista modlitewna nie jest zła. Jest dobrze mieć listę modlitewną, ale ja mówię teraz o czymś innym. Żeby tego na dzień dobry nie robić. Obskoczysz i później przez 10 minut, proszę Panie, proszę, naprawdę ty wołasz. I ty wołasz, szczerze wołasz, gorliwie. Gwałtownicy posiądą królestwo. Więc ja, Panie, powołuję się na ten werset. Proszę Cię, daj mi tego. A Bóg mówi... Królestwa wpierw. Królestwa wpierw. To co to znaczy? Królestwa wpierw. Szukaj mnie. Ok? Znajdź sobie miejsce. Znajdź sobie miejsce. Ja mówię, może mieć inne. Ja mówię z życia teraz mojego. Zaczynam od siedzenia. Siadam. Puszczam cichą, uwielbieniową muzykę. Nie koncert rockowy, tylko uwielbienie, gdzie jest naprawdę z ducha. Gdzie płyną słowa o chwale Jezusa. Nie koncert, gdzie jest atmosfera przemieniana w pokoju, w którym jest.
I siedzę po prostu cicho. I mówię, na początku co płynie, to jest dziękczynienie. Dziękuję Ci za wrzesień 2015, kiedy rozdarłeś dla mnie swoją zasłonę w moim życiu. Dziękuję Ci za ten dzień. Dziękuję Ci, że nie jestem już więcej niewolnikiem grzechu, że jestem wolny. I powiem Ci, za dziękczynieniem pojawia się Duch Święty. I Ty zaczynasz wchodzić powoli w ten stan. Jedziesz powolutku. Nie wołaj, nie wołaj. Zostaw te prośby. Zostaw. Wyobraź sobie, że masz zamiar kogoś o coś poprosić w restauracji. I ten gość idzie z drugiej strony skrzyżowania, a ty idziesz z tej strony skrzyżowania. Załóżmy, że ta kolumna to restauracja, do której gonisz. Cześć, słuchaj, sprawa jest. Musimy zrobić to, to, to i to. I to. Wyluzuj. Usiądźmy. Pogadajmy. Zjedzmy. Napijmy się. Zrelaksujmy się. I pogadamy. Po co ten pośpiech? Więc ty siadasz. Panie, dziękuję Ci. I raptem jest... W ciemno ci mówię, co będzie. Niezapłacony rachunek z zeszłego miesiąca. I wstajesz i mówisz... Ale jaja, no przecież muszę, nie? Nie, nie musisz. Siedzisz dalej. Tato! W sensie dziecko, do ciebie. Nie, synku, nie teraz. Co ty, zły ojciec jesteś? Nie masz czasu do swojego dzieci? Nie, ale żebym ja był dobrym ojcem, najpierw muszę wziąć to, co chcę im dać. Więc dzieci, poczekajcie. Kochanie, jakiś facet do ciebie z tego, z elektryka dzwoni, samochód ci zrobi. Nie. Cisza. Musisz wejść w moment ciszy. Musisz wejść w moment ciszy. Moja cisza trwa 15 do 30 minut, kiedy zacznie się przełom. I raptem jest całkowite wyciszenie. Wtedy twoje ciało jest ukrzyżowane. I kiedy twoje ciało jest ukrzyżowane, duch budzi się do życia. Dlatego, że albo aktywujesz ducha, albo ciało. Dwójka w parze nie idzie. Jedno musi się poddać. I kiedy poddasz ciało, każdą myśl poddajcie Chrystusowi. Wtedy twój duch się aktywuje i wtedy następuje to. Niebo patrzy na twoje serce i wyczuwa w nim desperację. I wtedy następuje to. Styk. I sekundy płyną. I jeżeli dotrzymasz do 12 sekund styku, pójdziesz jak Paweł. 12 sekund. Utrzymaj to. A uwierz mi, utrzymać 12 sekund, gdzie ciało jest na 100% wyduszone i ty masz 12 sekund styku z Panem, to jest misja. Jedną rzecz. Chłopaki, ja chcę wam piątkę przybić. Mogę? Powiem dlaczego. Wiecie dlaczego ja powiedziałem, czytając opis tej konferencji, że tu będą się działy wielkie rzeczy? Bo przeczytałem opis o dzieciach. Że macie prawo je wyprowadzić, jeżeli będą przeszkadzać. Że mają być cicho i tu nie ma litości dla dzieci. Powiem wam dlaczego. Gdy to przeczytałem, powiedziałem, wielkie rzeczy się wydarzą. W duchu. Wiesz dlaczego? Zadam ci pytanie. Kiedy masz, wprost jadę, kiedy mąż z żoną ma seksualną relację, kiedy mają seks, zdrowy, małżeński seks, intymność. Czy wokoło twojego łóżka biegają dzieci z zabawkami? Gdybym ja usłyszał, że w którejś rodzinie taka akcja, macie najazd na chatę. Zamykasz drzwi. Dzieci nie ma w tym momencie. O, źli rodzice nie dopuszczają dzieci do... Nie! Teraz jest czas na intymność. Dzieci są odstawione na bok, dlatego że ojciec z mamą będą mieli relacje. I oni są intymnie. Wiesz co, myślę, że twoja żona nie byłaby do końca zadowolona, kiedy podczas kontaktu będziesz odbierał telefon. Albo czytał wiadomości. Myślę, że nie do końca będzie zadowolona. Musisz odłożyć ten telefon. Musisz odłożyć na bok, na chwilę, twoje cenne dzieci, które są cenne, które są błogosławieństwem od Boga.
Ale nawet Abraham był poproszony o złożenie Izaaka na ołtarzu. I kiedy to odkładasz wszystko, wtedy Bóg wie, że ty naprawdę Go szukasz. I intymna relacja w duchu jest automatycznie przerwana poprzez jedno dziecka. Od razu. Dziecko nam krzyczy w ostatnim rzędzie i wy wszyscy jesteście odcięci od ducha na najbliższe 2 minuty. Wszyscy jesteście ścięci. Momentalnie. I żeby wrócić do tego miejsca, w którym byłeś, mało prawdopodobne już w tej chwili. Powiem ci ze swojego doświadczenia, kiedy wchodzę w tego ducha, w tę przestrzeń duchową, tam jest połączenie z Bogiem. I kiedy jesteś w tej przestrzeni, kiedy nieraz zapomnę, jestem tak wściekły, bo był przekaz. Szła przekaz szedł z nieba. Przelewało się Galacjan 5. Miłość, radość, cierpliwość, pokój, siła. To idzie i raptem jest tak, ścięcie, kanał ścięty, Duch Święty jest zasmucony, relacja jest intymna, przerwana i ja mam pozamiatane. I wiecie co? Jestem wściekły, bo nie mogę wrócić do miejsca, w którym byłem. I muszę poczekać kilka godzin, ja mówię prywatnie. I wtedy idę i mówię, ty kurczę, kawałku złomu, nigdy więcej, won! Nawet zabierać to z pokoju, bo jeszcze mi piknie, że bateria się rozładowała. I siedzisz i oczekujesz na Pana. I teraz chcę wam powiedzieć niesamowitą rzecz. Izajasza 40:31 w naszym polskim tłumaczeniu brzmi tak. Lecz ci, którzy ufają Panu. Ale wersja króla Jakuba. They that wait upon the Lord. Ci, którzy oczekują na Pana. Oczekują na Pana. Nabierają sił. Wzbijają się w górę jak orły. Biegną, a nie mdleją. Idą, a nie ustają. Kiedy oczekujesz na Pana, zaraz, dlaczego mam na Niego oczekiwać? To, co pastor Reinhardt powiedział. Nie masz odpowiedzi w danym fragmencie? Drugi fragment ci to wyjaśni. I wyjaśnia nam to Izajasza 45, werset 15. Kiedy jest takie słowo. Zaprawdę, Boże Izraela, jesteś tym, który się ukrywasz. Odpalmy Izajasza 45, 15, jeżeli możemy. Przeczytamy to słowo w słowo. Patrz na akcję teraz. Zaprawdę jesteś Bogiem ukrytym. Boże Izraela, Wybawicielu. Szukajcie, a znajdziecie. Izajasza 40, 31. Ci, którzy oczekują. Połącz te trzy rzeczy. Oczekujesz, szukasz i znajdziesz Boga ukrytego. Dlaczego Bóg się ukrywa, skoro zasłona jest rozdarta? Dlatego, że Bóg sprawdza twój stan, czy jesteś naprawdę zdesperowany. Wiesz, że w co wszystko łatwo przychodzi, to nie jest warte. I kiedy oczekujesz na Pana, a On nie da ci więcej, niż dasz rady ponieść, ale piękne, Biblia jest po prostu niesamowita. I wtedy czekasz na Pana i następuje styk. I kiedy jest styk, płynie życie. I powiem ci, jeżeli zacząłeś na siedząco, będziesz to robił tak, kontynuował już tak. Dlatego, że jeżeli czujesz obecność Pana, która nawiedza miejsce, na którym jesteś, święty, alfa i omega, nie mający początku i końca, będący początkiem i końcem. Nie ten, który żyje w wieczności, ale ten, który jest wiecznością. Wiesz, że On tu jest. I wtedy nie masz już co mówić. I tylko... To jest twoja modlitwa. Ja nie żartuję. Naprawdę? O Panie! Dziękuję Ci. Naprawdę. I Ty wstajesz, wychodzisz i Twoja lista modlitewna, o którą walczysz od 3 lat, rozbrojona. Kiedy wejdziesz w ducha, nigdy nie zostaniesz taki sam. Nigdy, przenigdy nie będziesz taki sam. I powiem wam sytuację z wczoraj.
uwielbienie pierwsze, nie mogłem się przebić. Byłem jakiś taki rozproszony. Nie będę tu przed wami cyrkował ani gwiazdorzów. Wprost, jesteśmy braćmi i siostrami. Nie mogłem przebić się przez pierwsze 40 plus minus uwielbienia. Mówię, co jest? No nie mogę tak po prostu sobie śpiewać tych piosenek. I kiedy ja tylko patrzę na ekran i... mnie to męczy. Ja muszę wejść, połączyć się w ducha, a później na znak tego niech usta śpiewają piosenki. Więc śpiewane były piosenki. Zamknąłem oczy. Mówię, Panie, tak nie może być. Ja nie mogę bez Ciebie funkcjonować. Jesteś tchnieniem życia. Królu mój, Boże, który się ukrywasz, szuka moja dusza Pana. Proszę Cię, nie zostawiaj mnie jako uschłej gleby. Ześlij deszcz na suchą glebę. Panie, Panie, błagam Cię, jeszcze kilka sekund i naprawdę po prostu nie dam rady. Jest... O... Dzięki Ci. Dzięki Ci. O, dzięki Ci. I dwie minuty później. Potop. Bo On jest dobry. Bo On jest dobry. Bo mój tatuś jest dobrym Bogiem. I ku końcowi, jak wzbudzić pasję do modlitwy? Trzy rzeczy. Bez tego nie podchodź. Słowo Boże Cię inspiruje. Kościół lokalny, bez tego nie podchodź. On Cię inspiruje. Od razu mówię, jeżeli zamierzasz jechać z Fawolkę i internetowe chrześcijaństwo, pozamiatane. Pismo Święte i Kościół lokalny, ludzie i liderzy nakierują Cię w domu. Otwierasz pismo, czytasz. Wow, ale ja tego nie mam w swoim życiu. Zamykasz pismo, siadasz, oczekujesz na Pana. Wchodzisz w etap modlitwy. Kiedy czekasz i kiedy się połączysz, twój aparat mowy jest wyzerowany, dlatego że następuje połączenie serce-serce. A kiedy jest serce-serce, to te momenty 3 dni przed ślubem z twoją żoną, kiedy mogłeś siedzieć w restauracji i patrzeć jej w oczy i po prostu patrzeć i mówić A widzicie, jak niekiedy nieznajomy z nieznajomym spotyka się w restauracji? Usiądź tutaj. Co chcesz na obiad? Fajna pogoda, nie? Ty, słuchaj. I wiesz, i ten moment, kurczę, kelnerka niesie 20 minut i nie wiesz, o czym gadać. O, ludzie. O, jaka fajna marynara. Nie moja, pożyczyłem. A. I wiesz, głupiejesz, nie wiesz, o co chodzi. Czujesz się nieswojo. Ale kiedy jesteś swój ze swoim, jest... Znasz to? I my jesteśmy powołani, żeby między nami a Bogiem było... Dawid, człowiek według Bożego serca. Co ten agent wypowiada? Ten agent wstaje z rańca i pisze psalm. Kiedy się obudzę, nasycę się widokiem Twoim. W Tobie, mój Panie, jest pełnia mojej radości. Ten gość pisze poezję na temat Jezusa. Wiecie, ja w szkole mi kazali przeczytać Dziady. Powiem wam, to, że po dwóch kartkach zrezygnowałem, to jest raz. Podszedłem do streszczenia, no nie w ząb. Ale kiedy przeżyjesz coś z Bogiem, tam możesz pisać wiersze. Chcę powiedzieć coś, bo niektórzy mają pasję głosić, ale nie wiedzą jak. Ja tu nie znam instrukcji głoszenia, ale ja tu znam instrukcję modlitwy. Bo kiedy nauczysz się modlić, automatycznie będziesz głosił. Bo jesteś naczyniem i to, co weźmiesz, to dasz. I ku motywacji, ale i pobudzeniu. Teraz agresywniej, poprzez Boży charakter. Bo raz jest łagodny, a raz agresywny. I teraz idzie mocniejszy wiatr. Objawienie Jana 3, 15, 16. Odpalmy 3:15, jeżeli możemy prosić. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący,
a także śletni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Hu, kto to mówi do kogo? Kto to mówi do kogo? Może to jest jakaś przenośnia? Czy ktoś jest tu na sali, kto wie, do kogo kto mówi? To jest do nas. To jest do nas. Jeżeli nie będziesz gorącym, a powiedzieliśmy na początku, Boża drużyna ma swoje standardy. Jeżeli nie będziesz człowiekiem gorącym, a tylko i wyłącznie w Bożym standardzie możesz być gorącym, to znaczy płomiennym dla Pana. Jak być płomienny, musisz wziąć ten ogień. A kiedy weźmiesz ten ogień, będziesz nasycony. A kiedy będziesz nasycony, będziesz płonął i będziesz podpalał innych. Jesteśmy pochodnią, jesteśmy lampą. Nie jesteśmy lampą po to, żeby schować ją pod kocem. Jesteśmy lampą po to, żeby świecić światłością Chrystusa i aby nieść przełomy do tego miasta i do tego kraju. My, ludzie wierzący, to nie jesteśmy przeciętniaki. Przeciętniaki to ludzie religijni. My jesteśmy zwycięzcami. My jesteśmy zwycięzcami. I mnie nie interesuje śmieszne i żałosne porównywanie się. O, wiesz, ja jestem bardziej gorący niż mój kolega z ławki w kościele. O, ja jestem lider grupy domowej i bardziej płonę niż mój lider grupy domowej. Nie interesuje mnie ten kościół. O, mój kościół ma więcej ludzi niż tamten kościół. O, ja jestem członkiem kościoła tej denominacji, ta denominacja jest... Nie interesuje mnie porównywanie ludzi. Nie chcę być bardziej gorący od innych. Chcę płonąć wedle standardów biblijnych. I tak musimy patrzeć na życie. Nie patrz na standardy tego świata, bo standardy tego świata są chore i pożałowania godne. Dlatego, że tym światem rządzi gnida diabeł. A diabeł jest kłamcą i przegranym. Wrogu, przypominam ci, jezioro ognia na ciebie czeka. I my, wierzący ludzie, nie po to jest użyte słowo, abyśmy, słowo szozo, abyśmy tkwili w nostalgii i sprowadzili życie Jezusa, które nam dał poprzez rozdartą zasłonę, którą rozdał przez własną krew i ciało. Abyśmy sprowadzili to i spłycili do pudełka, w które pakujemy Jezusa. Wiecie, jak chrześcijaństwo dziś wygląda? Chrześcijaństwo wygląda, że wpakowaliśmy Jezusa do pudła. Pudło wyciągamy o 10 w niedzielę. Na 10:45 pakujemy Boga do pudła i chowamy to w szafkę. Wiesz, co ci powiem? Obyśmy się nie zdziwili na sądzie. Obyśmy się nie zdziwili na sądzie. Bo Bóg to nie postać w pudełku. Bóg to nie jest ktoś, kto jest w kościele od 10 do 10:45. Bóg to jest ten, który ma mieć pierwsze miejsce w naszym życiu. I ani twój syn, ani twoja córka, ani twój mąż, ani twoja żona, ani twoja praca nie mają prawa być pierwsze i nie są godne tego być pierwsze. I to jest Ewangelia. Nie będę gadał bzdur, będę mówił jak jest. Kościół w Polsce dziś śpi. Kościół w Polsce dziś sieje ferment. To jest żenada. Kościół nie różni się w większości przypadków niczym od świata. Te same, tych samych znajomych ma ze świata, te same upodobania, te same knajpy w nocy, te same muzyki w telefonie. Wszystko jest to samo. Powiem ci wprost. O, czy można słuchać chrześcijańskiej muzyki i w międzyczasie filistyjskiej? Chore religijne pytanie. Jak ty poznasz Boga, który jest święty i będziesz słuchał piosenki po angielsku, która mówi moja szalona i będziesz słuchał tych fermentów, będziesz słuchał tych bzdur, gdzie raperzy w dzisiejszych czasach śpiewają o prochach. Ty będziesz się zastanawiał, czy słuchać takich ludzi. Będziesz się zastanawiał, czy mogę mieć piosenkę Rihanny, która ćpa jest ćponem i się szczyci tym, że wierzy w szatana. Będziesz się zastanawiał nad tymi standardami. Dzisiaj Kościół jest w Polsce śpiący, a Bóg czeka, żeby wylać przebudzenie do tego kraju. I wiesz, na co On czeka? On czeka na ludzi, którzy w końcu wstaną i powiedzą, nie będę letni, nie będę zimny, ale będę gorący i będę płonął dla Pana, dlatego że biegnę do nieba, który jest moim domem i biegnę po wieniec sprawiedliwości, po koronę chwały. To jest Ewangelia. I nie możemy być śpiący. Kościele, nie ma spania. Nie ma spania. Nie ma tych bzdur, ile mam się modlić, ile mam czytać. Czy mogę to, czy nie tamto. Czas, abyśmy powstali i zaczęli szukać Pana. Szukać Pana. Ile? Aż Go znajdziesz. Do kiedy? Do momentu, kiedy poznasz Go w 100% w niebie.
To jest chrześcijaństwo. I pierwsze, co musisz zrobić, czego nam Polakom brakuje, kiedy wrócisz do domu, zegnij kolana, zegnij kark i powiedz: Panie, wybacz mi. Wybacz hipokrycie. Wybacz dla mnie, dla gościa, który jest kłamcą, bo śpiewam Twoje pieśni, bo śpiewam Ci piosenki, żeś Panem mego życia. I mam dla Ciebie czas przez 45 minut, kiedy 3 razy spojrzę na zegar. I musisz pokutować. Izajasza 11:1. Wiesz, co tam jest mowa? Biblia mówi, że Bóg przemówił do ludzi: mam dosyć, ohydą dla mnie są Wasze ofiary. Ohydą! Wstydzę się i dla mnie jest to wstręt. Nie chcę więcej. Zabierzcie te swoje ofiary. I dzisiaj XXI wiek. Zabierzcie te swoje słuchanie kazań. Zabierzcie te swoje głupie na polityczne przychodzenie do kościoła. Zabierzcie to wszystko, Bóg mówi. Ja tego nie chcę. Ja chcę Twojego serca, Bóg mówi. I my dzisiaj musimy sobie odpowiedzieć. Kim ja jestem? Czy ja jestem nauczycielem w szkole? Czy ja jestem matką i żoną? Czy ja jestem mężem i ojcem? Czy ja jestem profesorem na uczelni? Czy ja jestem tym czy tamtym? Nie! Ty jesteś dzieckiem Bożym, któremu Bóg dał przywilej, błogosławieństwo i sposobność, żebyś tam, gdzie był, będąc profesorem, matką, żoną, ojcem, synem, dzieckiem, kimkolwiek, właścicielem firmy, abyś tam przejawiał Królestwo Boże. Bo Bóg nie ulokował Cię i nie dał Ci firmy, gdzie zarabiasz 2 miliony rocznie, po to, żebyś siedział w basenie i kwit przed telewizorem. Bóg Ci to dał, żebyś błogosławił innych i niósł światłość do tego narodu. Abyś niósł światło i Boże przełomy. Jest czas, wprost to mówię do wszystkich, czas, żeby się obudzić. Bo to są chore klimaty XXI wieku. Kościół 45 minut. To jest jakiś skandal. To jest skandal. I jeszcze raz skandal. 30 minut w tygodniu miałem, żeby poświęcić czas na modlitwę. Skandal, nie nazywaj się nawet chrześcijaninem. Nie rób sobie jaj. Mówię wprost. Nie rób żartów. Jeżeli ty mi mówisz, wołam do Pana i mi nie odpowiada. Co znaczy wołam do Pana? To znaczy, że w czasie nabożeństwa pod uwielbieniem modliłem się 15 minut, żeby mi odpowiedział. Nie rób sobie żartów. Ty nie wołasz do Pana. Jeremiasza 33:3 mówi: wołaj do mnie, a objawię Ci rzeczy ukryte, zakryte, których nie wiesz. Jeżeli nie masz odkrytych rzeczy zakrytych, jeżeli nie masz objawionych rzeczy, o których nie wiedziałeś, to znaczy, że nie wołasz, bo gdybyś wołał, to by Ci objawił. Jeżeli go nie słyszysz, to nie, że nie mówi, ale nie poświęcasz czasu, żeby zagłuszyć te śmierdzące cielsko. I wszystko inne, co dzisiaj funkcjonuje w Twoim ciele jako jedynka, to skandal. Dzisiaj jest problem zwrócić uwagę człowiekowi, chrześcijaninowi, bo jak zwrócisz mu uwagę, to się on bruszy. Jakim prawem mogłeś mi powiedzieć, że ja nie mogę tutaj usiąść, bo to jest rezerwacja? Jak my się łatwo urażamy dzisiaj. O, wiesz co, pastor mi powiedział, dlaczego nie przyszedłem przez 3 miesiące do kościoła. Może nie mogłem, a co? Ma prawo i jeszcze trochę tak pochodzisz, to cię wykorzeni z tego kościoła. Bo jest standard biblijny, który mówi: idź, napomnij, nie słucha, weź starszych, nie słucha, wywal na zbity pysk, dlatego że nie będziemy rzucać pereł przed wieprze. I to nie jest arogancja, to jest Ewangelia. I czas, żeby powiedzieć sobie wprost, w co ja się bawię? W co ja się będę dzisiaj bawił? Ja się bawię w chrześcijaństwo. Jedna kobieta do mnie zadzwoniła i mówi: słuchaj, organizujemy konfę, jeszcze ci się nie znudziło, dalej bawisz się w Ewangelię? O ty kurde. Ona myśli, że ja się bawię w Ewangelię, wiesz? Że mi tak popadło, trochę w piłkę, teraz trochę w Boga. Czas, kościele, abyśmy zaczęli wołać do Pana. Kiedy wrócisz do domu, zacznij od czegokolwiek. To jest ostatnie zdanie i będziemy pokutować. Nie będziemy tu się modlić o ogień, będziemy się przed Bogiem ukorzyć. Będziemy pokutować i błagać o litość. O litość, bo robimy sobie jaja, bo robimy sobie cyrk z Boga. Z Alfy i Omega, ten, który jest początkiem i końcem, ten, który sobie nas wypatrzył i mimo, że się od niego odwróciliśmy, dał za nas swego syna, my go spłuciliśmy do 45 minut w kościele. To jest skandal i powód do pokuty. Gdybyśmy żyli w Starym Testamencie, byśmy ubrali wór i popiół na głowę, byśmy sypali i błagali o litość, bo jak nie, to zejdzie ogień z nieba, jak na Sodomę i Gomorę i nas zamiecie w pył, że nawet nas nie znajdą i by nawet nas nie wyciągnęli stąd. Ziemia by nas pochłonęła. Jeżeli byśmy żyli dzisiaj w okresie Starego Testamentu i gdyby Jezus nie oddał za nas swojego życia i krwi, dzisiaj by nas ziemia tu pochłonęła. A ja chcę
spojrzeć mistrzowi w oczy. A kiedy spojrzysz, a spojrzysz, bo umrzesz i staniesz, tam nie będziesz się tłumaczył, w firmie mi nie szło, nie było czasu. Tam nie będziesz się tłumaczył, dzieci miałem. Tam Jezus cię prześwietli tak o. I On wie, i Ty wiesz. I Ty wiesz. A ja chcę w tym momencie, kiedy spojrzę Mu na sądzie w oczy, powiedzieć, tato, biegu dokonałem. Wiary dochowałem. O, to jest moje motto. Dobry bój stoczyłem. Powiem Ci, moja modlitwa. Panie, powiedz, jak się modlę. Wyznam Wam to. To jest jedna z moich modlitw. Panie, mam 24 lata. Spożytkowałem swoje ciało przez 22 lata na chlanie, na narkotyki, na cudzołóstwa. Panie, te kilka lat więcej, co mi zostało, chcę wypalić się dla Ciebie. Chcę wypalić się dla Ciebie. Panie, wiej swoim wiatrem. Wywal mnie, gdzie chcesz. Zrób ze mną, co chcesz. Jestem Twój. Jestem Twój. Mi nie gra gdzie, co i jak. Ja jestem Twój. Panie, deklaruję Ci jedną rzecz. Nie zatrzymam się. Nie zatrzymam się. Pójdę. Nie będę ustępował. Pójdę. Kiedy będą przeciwności, będę to gromił, łamał, spojrzę Ci w oczy, a Ty wlejesz mnie swoją miłością i przejdę. A kiedy będzie przede mną Morze Czerwone, a po drugiej stronie wojsko, stanę i rozdzielę morze na pół. I się nie zawaham, dlatego że moje jeszcze może 50 lat, nie wiem ile. O tak. I kiedy będę odchodził, nie chcę odejść w bólach! Nie chcę odejść z depresantem! Chcę odejść jak Mojżesz, w pełni zdrowia, silny, dożywając Bożego wieku 120 lat. I ja nie wiem, czy dojadę, bo zamierzam jechać na wysokich obrotach. Ja nie będę jechał jak dieselek na 2000 obrotów. Ja pójdę jak benzyniak na czerwonych obrotach. Ja nie będę jeździł na paliwie. Ja będę lecił na oleju napędowym, lotniczym. I chcę Ci powiedzieć teraz, zapomnij o letniactwie, bo Cię wypluje, mistrz. Zapomnij o byciu chłodniakiem. Tak mi życie wieje. To Ci tak zawieje, że skończysz w piekle. Obudź się. Obudź się. Twoja rodzina ginie. 150 do 160 tysięcy ludzi w ciągu doby ginie na świecie. Ile procent z nich idzie do piekła? Powiedz mi, bo ja może nie umiem liczyć. Myślę, że 130 w kocioł. W Polsce statystyki mówią, że 0,5% Polaków jest nawrócona. To znaczy, że jeżeli mamy 36 milionów Polaków, to 180 tysięcy jest dzisiaj nawróconych, a 35 milionów 820 tysięcy idzie w kocioł. Wiesz dlaczego? Bo Ty śpisz. Bo Kościół śpi. Bo Kościół śpi. O, wiesz, taka miła atmosfera była, nie chciałem niszczyć atmosfery, nie powiedziałem Ewangelii. I gościa samochód przyjechał. I poszedł do piekła. O, wiesz, tyle lat próbowałem, ale jakoś brakło mi odwagi. I teraz jest ważny moment, Kościele. Ważny moment. W tym miejscu, w którym jesteś, dziś Duch Święty zrobił niesamowitą rzecz. Zlokalizował nas, gdzie jesteśmy. A jak On to robi, to znaczy, że Jego łaska jest nad nami. I On to robi po to, żeby powiedzieć, otrząśnij się, bo dalej moja ręka jest nad tobą. I nieważne, w którym miejscu jesteś, ważne, co w nim zrobisz. I dziś jest dzień naszego przełomu. I kiedy wrócisz do domu, wejdź w styl 10-10-10, 30-30-30, jak wolisz, mam na myśli 10 minut czytania słowa. Nie mów mi, że będziesz czytał po 5 godzin, bo wytrzymasz 3 dni. Wejdź 10 minut słowa, 10 minut czekania na Pana i 10 minut modlitwy. Następnie wejdź 20 minut słowa, 20 minut czekania i 20 minut modlitwy. Jeżeli chcesz jechać od tygodnia do tygodnia, nic nie wyjdzie. Nic Ci nie wyjdzie. Chrześcijaństwo i Bóg to styl życia. I Ty musisz wejść w intymność. I wejść w intymność. A systematyczność kreuje intymność.